Piątkowe popołudnie gościmy w Lublinie, gdzie w trzeciej serii spotkań PGNiG Superligi Kobiet MKS Perła Lublin zmierzy się z Młynami Stoisław Koszalin. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. I jest pierwsze trafienie. Teraz Gęga w odpowiedzi i świetnie. Oktawia Płomińska, mówiłem, bardzo dobrze wprowadziła się do zespołu. Tam wcześniej bramki nie zdobyła Rycharska, tylko zdobyła Żukowska. Znowu tutaj zbiega Zaleśny, jeszcze raz Żukowska. Żukowska, no gdzie była obrona? Rozeszła się. Borysławska, Mazurek. Jest wreszcie dobre dogranie na koło. Jest najskuteczniejszą zawodniczką drużyny Koszalina. 14 bramek w dwóch spotkaniach. Ale dzisiaj jeszcze nie pokazała się z dobrej strony, a teraz rewanżuje się Jacqueline Anastazio za tą poprzednią złą akcję. Znowu 4 bramki przewagi MKS. Kowalik, Mazurek. I znowu sędziowie sygnalizują grę pasywną. Dobrze tutaj wybiegła Roszak. Jest strata piłki. Pusta bramka. Nie, dopiero wraca bramkarka, ale nie zdążyła wrócić. Borysławska. Oddana skrzydło. Teraz dobra, szybka akcja. I cóż za trawienie Kowalika. Teraz Mazurek traci piłkę i jeszcze jedna szansa. Skuteczna Roszak. Zdecydowane lepsze warunki fizyczne. Teraz Achruk. Ale zostawiona droga. I Jacqueline Anastazio. Roszak. Anastazio. Łatwo przeszła teraz obronę koszalińską. Jej trzecie trafienie. Teraz dogranie do skrzydła. Fantastyczna wkrętka Aleksandry Zaleśny. Mazurek. Mazurek. Zatrzymana. Ale świetnie po raz kolejny Żaneta Lipok. Dobre wejście tej zawodniczki, która przyszła tu do Koszalina z Chorzowa. Mazurek. Znowu blisko straty. Roszak. Świetna w obronie. Kontra. I kolejne trafienie Daria Szynkaruk. Pewne zwycięstwo, co by nie mówić. W pewnym momencie wydawało się, że może koszalinianki uchwycą jakiś rytm, no ale też bez trzech zawodniczek na rozegraniu to spore osłabienie i duży problem w kolejnych też meczach, a przypomnę w kolejnej serii spotkanie z Jarosławiem, a więc zespołem, z którym mogą bezpośrednio walczyć o utrzymanie. A teraz dziękuję za uwagę. Marcin Radzinkarz, Polsatu Sport. Do zobaczenia, do usłyszenia.